Laudetur Jezus Chrystus, telewizja Chrystusa Króla. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest ojciec Jacek Maria Norkowski, doktor nauk medycznych, dominikanin. Na szczęść Boże, proszę ojca. Szczęść Boże wszystkim. Eutanazja, problem, który istnieje od kilkudziesięciu lat i który jakoś coraz bardziej dojrzewa. Czym jest eutanazja, proszę ojca? Eutanazja to jest pozbawienie życia kogoś rzekomo w jego interesie, prawda? Dobra śmierć, mówi nam to tłumaczenie z języka greckiego. I przez długi czas było to nielegalne we wszystkich krajach świata, przynajmniej kultury chrześcijańskiej, czy które wywodzą się z obszaru tej kultury, ponieważ wiadomo jedno, że sprzeciwia się to przykazaniu Bożemu nie zabijaj i sprzeciwia się też interesowi chorego, którego trzeba dbać, a nie pozbawiać go życia, prawda? Na ogół chodzi tutaj właśnie o chorych. No i te zasady są stopniowo rugowane, można powiedzieć, z naszego życia i ten proces się nasila. Jak to się ma do etyki, do nauczania Kościoła katolickiego? Bo przecież tłumaczenie tych, którzy są zwolennikami eutanazji, jest takie, że to jest niesienie pomocy. Oczywiście, że tak się to tłumaczy, na ogół się tłumaczy tym, że po prostu dzięki temu chory nie będzie cierpiał, dzięki temu chory nie będzie ponosił niepotrzebnych kosztów też, czy jego rodzina, czyli przedłużanie niejako jego życia nie ma sensu. Więc je skrócimy, prawda? Inaczej mówiąc. Więc taka jest tutaj logika. No wiemy obecnie, że jednak umiemy dobrze już znieczulać pacjentów i nie musimy posuwać się do ich zabijania, prawda? Możemy spowodować, żeby nie cierpieli albo nie cierpieli w sposób bardzo taki, który jest trudny do zniesienia dla nich, a nawet dla otoczenia, bo całkiem cierpienia nie możemy wyeliminować i to nigdy nie było jakimś takim programem medycyny tej wywodzącej się z chrześcijaństwa, gdzie był pewien realizm, prawda, że cierpienie jakąś częścią naszego życia jednak jest, a nawet ma jakieś tam znaczenie naszej duchowości, prawda? Może być no, przy naszym wysiłku pewnym też i źródłem naszego duchowego wzrostu. To jest osobny temat oczywiście, ale w medycynie trzymano się zasady która wynikała z dekalogu i z przysięgi Hipokratesa, że lekarzowi nie wolno zabijać pacjenta, nawet wtedy, gdy będzie on o to prosił. Prawda? Więc to nie jest tak, że eutanazja to jest krok do przodu, bo teraz dostrzegałem, że pacjent jest podmiotowy i on może o coś poprosić. Jeżeli prosi o śmierć, to my go możemy życia pozbawić, jeżeli on tego sam chce, ponieważ już w starożytności wiedziano, że człowiek cierpiący może prosić o śmierć i dlatego przysiędze Hipokratesa było powiedziane, że nawet na prośbę chorego nie pozbawię go życia. No i to jest mocno podważane na różne sposoby. W niektórych krajach zalegalizowano po prostu eutanazję, a w innych krajach de facto wprowadza się niektóre formy eutanazji, znaczy eutanazję w niektórych sytuacjach chorego, nie nazywając rzeczy po imieniu. Na przykład postępowanie wobec chorych, którzy są w stanie wegetatywnym. W Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii, zgodnie z prawem, można tych chorych pozbawić nawadniania, czyli przestać karmić i poić ich. Zwłaszcza pojenie, to jest podawanie wody, jest istotne. No, a karmienie oczywiście też. I to powoduje śmierć pacjenta po około 2 tygodniach, czasami nawet wcześniej. Wśród wielkich cierpień, jak się okazało, bo jest przypadek takiej Kate Adamson, Amerykanki, która przez 8 dni umierała, bo ją odstawiono już podawanie wody. I mówisz, pytano ją później, czy to było, była świadoma cały czas, czy cierpiała. Mówi, to było straszne cierpienie, się wyraziła.
sheer pain, powiedziała. Więc uratował ją mąż, który zauważył, że ona jest w jakimś kontakcie i powiedział w końcu, że uściśnij mi rękę, jeżeli mnie słyszysz. Ona to dwukrotnie zrobiła, już na tyle, być może i nawet ból, bo ból też wybudza człowieka. Tak ją zmobilizował i przez to ona została uratowana. No, po prostu przerwano ten proces okrutnej eutanazji. I potem ona już występowała, próbując ratować innych chorych, których tak samo odstawiano od tej sondy pokarmowej, od pojenia i karmienia w Stanach Zjednoczonych. Niestety nawet jej głos nie został wzięty pod uwagę, ponieważ no, prawo na to pozwala. Dopóki nie zmieni się prawo, to protesty społeczne trafiają właściwie w próżnię często, bo ktoś ostatecznie mówi, no ale prawo nami tutaj kieruje i my się na tym opieramy. Więc to jest przykład jeden, istotny jednak, że eutanazja wkroczyła do naszego życia, wkroczyła do szpitali i to w krajach, które szczyciły się wysokim standardem życia, wysokim standardem poszanowania praw obywatelskich i nawet uważamy, że mogą to eksportować na cały świat, zwłaszcza Stany Zjednoczone, ten swój model życia jako wzorcowy dla reszty świata, ale tam też pojawiły się już takie problemy, o których właśnie mówimy, że właściwie tylnymi drzwiami wkracza eutanazja i już jest stosowana w niektórych przypadkach. Też no, inny zakres dość szeroki to jest właśnie opieka nad ludźmi starszymi, którzy mają choroby przewlekłe, którzy mają niekiedy też nieco obniżony poziom świadomości. Wtedy wystarczy ich powoli odwadniać, a wtedy ten poziom świadomości wskutek postępującego zatrucia organizmu będzie się jeszcze bardziej obniżał i w końcu ten chory wpadnie w śpiączkę i potem umrze, prawda? Można niestety tak postąpić i bywa tak to stosowane i to nie są przypadki rzadkie, tylko wręcz to jest rodzaj praktyki w różnych zakładach opiekujących się osobami starszymi. Tak samo jeśli chodzi o chorych, którzy przeżywają bóle, na przykład nowotworowe czy inne choroby, podaje się środki znieczulające, ale czasami w takich dawkach, że to jednak po prostu skraca życie chorego, no po prostu mu może zabić. Tutaj też jest czasami cienka granica w ogóle między tym, co jeszcze dobrego czynimy, a tym, co już jest właściwie zabiciem pacjenta. Więc tutaj jest sporo różnych problemów. Ale obok tego już wkroczyła otwarcie eutanazja w niektórych krajach, w krajach Beneluxu, jak wiemy, na przykład. I po prostu stosuje się ją wobec osób starszych, ale niekiedy też doszło do eutanazji całkiem młodych osób z uwagi na jakiś dyskomfort. I widzimy, że to jest no, jakby nacisk pewnych środowisk wpływowych jest ogromny, żeby rozszerzać zakres eutanazji. Nawet o dzieci, nawet osoby nieletnie. Ponieważ jest brak narządów ogromny, więc ciągle się też walczy o rozszerzenie tych puli dawców. Więc oprócz kryteriów neurologicznych śmierci wprowadzono też kryteria sercowe, co jest drugi przykład rzekomej śmierci. To znaczy, że u chorego, którym jest przynajmniej częściowo świadomy, stwierdzamy dużą, niską jakość życia. Jeżeli on się zgadzał i jeżeli jest zależny od respiratora, no to wyłączamy respirator. Jeżeli on samodzielnie podejmie oddechu, to on po jakimś czasie umrze. Czekamy, aż zatrzyma się akcja serca, czekamy kilkadziesiąt sekund albo na przykład minutę czy dwie. Niekiedy. W różnych krajach jest to bardzo różnie i deklarujemy, że chory już umarł. Po czym bywa różnie, ale niekiedy jest tak, że włącza się ECMO, czyli aparaturę, która spełnia funkcję serca i w każdym razie umożliwia krążenie krwi i jej natlenianie. I pobieramy narządy od osoby, która jest jeszcze niewątpliwie żyjąca, chociaż w tej definicji już niby nie. A żeby nie odzyskała świadomości, musimy zablokować dopływ krwi do mózgu przez specjalne blokady w tętnicach szyjnych. Nazywać to śmiercią, znaczy takiego chorego, jego stan nazywać śmiercią, no nie jest to wielko nadużycie od strony naukowej. To tak nie może na serio być, tym bardziej, że jeszcze nawet na samym początku już jest ten problem, że o tych chorych wiemy, że resuscytacja mogłaby być możliwa. Czyli ich śmierć polega na tym, że nie poddano ich resuscytacji, prawda? Więc to nie jest rzeczywista śmierć, podobnie jak kryteria neurologiczne, które sprowadzają się do zaniku odruchów pniowych, w tym odruchu oddechowego, który stwierdzamy komisyjnie i
Na tej podstawie u człowieka, który u którego tak naprawdę jest na ogół obrzęk mózgu, niedokrwienie tylko mózgu, które jest procesem odwracalnym, o czym opisze z kolei w swoich książkach, zwłaszcza Człowiek umiera tylko raz, prawda, moja książka, która jest w sprzedaży, to też się tutaj stwierdza na podstawie takich kryteriów śmierć człowieka zamiast go leczyć. Ten kierunek też zamaskowanej eutanazji, można powiedzieć, istnieje, ale ponieważ tych narządów i tak brakuje, więc już jest przygotowywana legislacja, która mówi o tym, że u chorych, ciężko chorych, możemy po prostu spowodować śmierć przez pobranie narządów i to będzie legalne. Death by organ donation. Nowa kategoria prawna. I tyle. I że to jest dla dobra przecież wszystkich. Ten chory się tutaj nam męczy, a ludzie czekają na narządy. Więc w myśl zasady Hutchesona, że dobry uczynek jest ten, kiedy zwiększa szczęście maksymalnej liczby ludzi, no to jak jednego poświęcimy dla potrzeb całej grupy, a transplantolodzy zawsze mówią, ile to osób z tych narządów skorzysta, 7 czy tam ileś, prawda? No to mamy, z rachunku wynika czyn dobry, chociaż zabijamy dawcę. I nawet oficjalnie to mówimy. Przy czym dość dyskusyjnym jest kwestia przede wszystkim jakości i długości życia osoby obdarowanej takim narządem, bo przecież nieodłącznym elementem jest cały czas zażywanie immunosupresantów w celu wyeliminowania czy też zmniejszenia skutków odrzucenia tego przeszczepu. Tak. I zdarzają się osoby, które mają pretensje. Na przykład człowiek, który był dializowany, namówiono go do tego, aby dokonać u niego przeszczepienia nerki i potem on stwierdził, że wskutek podawania tych środków immunosupresyjnych, które właśnie obniżają poziom odpowiedzi immunologicznej, on się zaczął czuć dużo gorzej niż wtedy, gdy był dializowany i miał pretensje do wszystkich, którzy go namówili, bo wcale nie oceniał swojej sytuacji jako lepszą. Są też osoby, które twierdzą, że jednak czują się lepiej, przynajmniej na razie, po przeszczepieniu nerki. Statystyki jednak mówią o tym, że te osoby średnio żyją krócej niż te, które są dializowane. O tym pisze Norm Barber w swojej książce The Cannibalistic Nature of Contemporary Medicine. Natomiast osoby, które mają przeszczepiane nerki, po pierwsze jakiś mały, ale jak to się sumuje, to znaczący procent umiera wskutek samego zabiegu, bo zabieg się może nie udać. To jest trudny zabieg. A oprócz tego właśnie problemy z tym, że ta obrona organizmu jest taka, że organizm dąży do odrzucenia nerki, będzie cały czas pracował, żeby tę nerkę czy inny narząd odrzucić, a obniżanie tej odpowiedzi immunologicznej prowadzi do osłabienia chorego i powoduje, że to jest taki syndrom podobny do AIDS-a się wytwarza, że ten chory jest przewlekle narażony na każdą infekcję, na każdą jakieś zakażenie, które może spowodować u niego ciężką chorobę i śmierć, prawda? Bo ma obniżony poziom właśnie działania, krótko mówiąc, odporności. I to też oczywiście naraża na szereg chorób, łącznie z nowotworami i jest mnóstwo objawów ubocznych, takich bardzo dolegliwych, które towarzyszą podawaniu tych środków immunosupresyjnych. Więc jakość życia, o którą się niby walczy, w tych przypadkach, w przypadkach przeszczepu nerek jest też, można powiedzieć, dyskusyjna. To znaczy, no, tak naprawdę jakby się przyjrzeć temu, to w niektórych przypadkach przynajmniej można powiedzieć, wcale ta jakość życia się nie polepszyła. A jeśli chodzi o samą długość życia, to nawet statystyki wykazują, że wręcz się skraca, a nie wydłuża. A cały czas słyszymy, że tu chodzi o ratowanie życia, że ci ludzie umrą. No niekoniecznie, w przypadku akurat nerki nie muszą umrzeć, jeżeli są dobrze dializowani, będą żyli. Czyli wychodzi na to, że tak naprawdę chodzi o pieniądze, bo przecież powiedzmy to wprost, transplantologia, działalność transplantologiczna to jest działalność, która jest bardzo dochodowa.
No tak, to ma różne szczeble, można powiedzieć. Po pierwsze, no, taka najprostsza sprawa, wycena zabiegów, nawet w Polsce, była tak wysoka, że za jeden zabieg transplantolog dostawał tyle pieniędzy, co inny lekarz na pełnym etacie za miesiąc swojej pracy. I pamiętam te takie dane już tak sprzed dobrych 10 lat. Nie sądzę, żeby coś się tutaj zmieniło. W całym świecie jest zresztą podobnie. Jeśli chodzi o same narządy, to osiągają one zawrotne ceny. To są kilkadziesiąt tysięcy euro za nerkę, czy za wątrobę, czy za kawałek wątroby, za trzustkę. Najwięcej przestrzega się nerek i wątroby, czy części wątroby. Na dalszym pozycji jest serce i płuca i jeszcze idąć trzustka. Natomiast w każdym razie, jeśli od dawcy pobierzemy nie jeden narząd, tylko więcej, prawda? Jeśli od tego dawcy już po jego rzeczywistej śmierci następne ekipy, które wchodzą, często pobierają kości, chrząstki, powięzie, więzadła, gałki oczne czy soczewki, no to wtedy, jak ocenia właśnie Norm Barber w swojej książce, łączne korzyści, łączne zyski, jakie się czerpie z pobrania tych wszystkich narządów u chorego i z ich później stosowania przez szczepiania, przez zabiegi, sięga 2 milionów dolarów od jednego chorego. Czyli można powiedzieć, że no, ten pacjent jest niezwykle cenny pod warunkiem, że odbierzemy mu życie. I oczywiście to są pieniądze, które pobierają szpitale, lekarze, natomiast Cały system. których nie widzi nikt z jego rodziny. O nie, oczywiście. Nawet przy pobraniu narządów rodzina ponosi koszty operacji pobrania w systemie amerykańskich ubezpieczeń. To jest coś, co obciąża już właściwie rodzinę chorego jakoś tam. Także taki argument tam też wypłynął, że przynajmniej tego nie powinniśmy robić, prawda? Skoro tyle korzyści jest z pobrania. No inna sprawa jest jeszcze w ogóle samej zgody na pobranie narządu, prawda? Wielu ludzi się nie informuje o tym, że śmierć mózgowa, czyli śmierć na podstawie kryteriów neurologicznych, czy śmierć sercowa na podstawie tych kryteriów, że doszło do zatrzymania krążenia, które jest wymuszone w jakiś sposób przez samych lekarzy, że to nie są rzeczywiste kryteria śmierci, że to są po prostu kryteria umowne, które po prostu prowadzą do tego, że pacjent prawnie traci status osoby żyjącej i status pacjenta i staje się zwłokami z bijącym sercem albo z niebijącym sercem. I w tych przypadkach właśnie ludzi się nie informuje. Młodzi ludzie na przykład podpisują zgodę na bycia dawcą narządu w Stanach Zjednoczonych wtedy, gdy otrzymują prawo jazdy, w wieku lat 16 na ogół. O tych wszystkich zawiłościach nie mają pojęcia. Mówi się, po śmierci będziesz dawcą. No oczywiście po śmierci, co za problem, to bardzo dobrze, prawda, nie będę zabierał do nieba dla osób wierzących, ten argument się powtarza, nie zabieraj do nieba swoich narządów. A tymczasem te osoby w bardzo dużym procencie, które już spełniają te kryteria, mają szansę na udaną rehabilitację sięgającą ponad 60%. Profesor Talar mówi, że nawet więcej. I różne ośrodki na świecie o tym mówią. Trochę odbiegliśmy od tematu eutanazji, ale to nic nie szkodzi, bo ten temat jest jakoś jednak z tą eutanazją związany. W Niemczech, w Beneluxie coraz częściej słychać o tym, że starsze osoby boją się, że zostaną poddane eutanazji wbrew ich woli i boją się być pensjonariuszami domów starców czy też domów spokojnej opieki. Coraz częściej słyszę się o tym, że chcą oni uciekać z tych państw, na przykład do Hiszpanii, czy powiedzmy tam, gdzie ta eutanazja nie jest jeszcze zalegalizowana. A jak to wygląda w Polsce? Bo w Polsce niby eutanazja nie jest zalegalizowana, ale tak jak zresztą podobno aborcja, natomiast są pewne furtki, które dają możliwość przeprowadzania tych zabiegów.
No wszędzie na świecie jest taka pokusa, żeby osoby starsze, które są często odwodnione, które mają obniżony poziom świadomości, czasami jeszcze nie tak drastycznie, po prostu traktować środkami uspokajającymi, nasennymi, w dużych dawkach i stopniowo ograniczać podawanie wody, co powoduje, że ten pacjent się stopniowo pogarsza i w końcu wpada w śpiączkę i umiera. I taki sposób nieformalnej eutanazji, wydaje mi się, istnieje. To jest trudny bardzo problem, bo czasami rodziny potrafią coś dla tych chorych wywalczyć, ale jeżeli rodziny nie mają dostępu do chorych, jak na przykład w czasie epidemii COVID-a, to ci chorzy być może no częściej byli poddawani takim praktykom. Znaczy być może to jest mało powiedziane, bo skoro jest 200 tysięcy nadmiarowych zgonów w tym czasie, to również i ta grupa pacjentów tam musi wchodzić. Plus wyszczepianych, którzy przecież na przykład chociażby wspomniał ojciec tutaj o przeszczepach chociażby nerek i podawaniu immunosupresantów. Dziś już wiemy, o czym przestrzegał profesor Montagnier świętej pamięci, że przyjmowanie tych preparatów wiąże się z bardzo drastycznym spadkiem odporności immunologicznej. No i podanie tego preparatu, a na to też są również dowody naukowe, bo jest kilkaset już prac naukowych mówiących o tym, że podanie tego preparatu może wręcz przyspieszyć zgon i faktycznie tak jest, że przyspiesza zgon bardzo, bardzo wielu osób. Więc myślę, że do tych 200 tysięcy nadmiarowych zgonów, z którymi mamy do czynienia z powodu nieudzielenia im pomocy medycznej, szacuje się, że około 200-250 tysięcy następnych nadmiarowych zgonów. Szczepień. Tak jest. I no, jest. Widzimy to nowe zjawisko właśnie nagłej śmierci wśród młodych, zdrowych ludzi dotychczas. Giną zawodnicy, giną nauczyciele, giną jacyś aktywni ludzie pracujący w szkołach czy w samorządach. Ciągle mamy tego typu nekrologii albo wiadomości w internecie i okazuje się, że to składa się na jakiś dziwny obraz, bo czegoś takiego przecież wcześniej nie było. Widzimy czasami zawodników, którzy upadają w czasie meczu jak dłudzy, ludzi, którzy udzielają wywiadu i upadają w tym momencie. No nie obserwowaliśmy takich zjawisk wcześniej. No wszystko wskazuje na to, że te szczepienia po prostu powodując zapalenia śródbłonków naczyń, powodują zatory w tętnicach, a zatory w tętnicach to wszystkie możliwe rodzaje zgonów, jakie tylko sobie możemy wyobrazić, prawda, na czele z udarami powodują, więc i zawałami serca, więc po prostu ta sprawa też jest jakąś ukrytą formą no, eutanazji, czy w każdym razie powodowania śmierci chorych, czy pacjentów, czy nawet ludzi, którzy dotychczas byli jak najbardziej zdrowi, a których potraktowano właśnie tą szczepionką. Ojciec Święty Jan Paweł II nazwał współczesne czasy czasami cywilizacji śmierci. Wydaje się, że jest to całkiem uzasadnione, bo mamy w tej chwili do czynienia z dwoma nowymi trendami. Pierwszy to kompostowanie zwłok. Po kilku miesiącach od złożenia tych zwłok w specjalnym pojemniku rodzina osoby zmarłej otrzymuje nawóz, który powstał z tego jego zmarłego ciała, który to nawóz można wykorzystać potem do na przykład nawożenia jakiegoś drzewka posadzonego ku pamięci zamarłej osoby. I drugi sposób to spożywanie zwłok. No to są drastyczne rzeczy, zwłaszcza to drugie. Na szczęście to są jeszcze jakieś rzeczy marginalne, jeśli chodzi o spożywanie, ale nawet to kompostowanie. Niemniej jednak to, co jest w danym momencie marginalne, może przestać być marginalne, może się rozszerzyć. Widzimy po prostu nowe zjawisko jakiejś desakralizacji zwłok, podobnie jak wcześniej desakralizacji ciała ludzkiego, bo jeżeli z ciałem możemy robić, co chcemy za życia, prawda, łącznie ze zmianą płci na przykład,
jakimiś operacjami plastycznymi, niekiedy monstrualnymi. No, ale powiedzmy, takie mamy podejście, no, masowe stosowanie tatuaży to coś jakimś przedziwnym zjawiskiem jest. To niestety podejście do zwłok jeszcze bardziej się zmieniło. I właśnie ten szacunek, który kiedyś był, też ustępuje. I teraz widzimy właśnie to, że kiedyś, pamiętam, proponowano, że no, kremacja zwłok, bo potem będzie taki, można diamencik zrobić z tych prochów nawet, wykonać, i ten bliski to będzie, można sobie będzie w pierścionku go nawet nosić i będzie ładnie błyszczał. Ale teraz następnym krokiem jest właśnie już, ale czemu tak? Może być zielono w ogrodzie, jeszcze piękniej, prawda? Wydaje się, że to no, jest wyraźny sygnał właśnie jakiejś w ogóle zmiany podejścia do człowieka jako takiego właśnie. No. W człowieku było zawsze jakieś sakrum powiązane z Bogiem, a z ideą Boga w każdym razie. Natomiast teraz, ponieważ nam się wpiera właśnie, że tej rzeczywistości w ogóle nie ma, więc należy właśnie podejść tak zdroworozsądkowo również do zwłok, prawda? No po prostu wykorzystać je i będzie jeszcze z tego jakaś radość i uciecha, że ogródek nam ładnie rośnie. Ale wszystko razem to jest właśnie pod hasłami właśnie, że życie może być piękne, pod warunkiem, że jesteśmy piękni i młodzi oczywiście, to wprowadzamy właśnie rzeczy, które powodują, że ono może być znacznie mniej piękne tak naprawdę i stawać się tą cywilizacją, która szafuje śmiercią, prawda? Ale pod hasłami życia właśnie, pod hasłami dobra jakiegoś. Zawsze, każde zło zawsze ubiera się w pozór dobra. Kiedyś kanibalizm był przede wszystkim w kulturach pierwotnych, prymitywnych, związany z pewną rytualnością, tak? Z rytuałem, bądź to przejęcia duszy osoby zmarłej, bliskiej, bądź też była to jakaś forma kary. Natomiast dzisiaj kanibalizm zaczyna urastać do rangi też swego rodzaju, powiedzmy, obyczaju, tak? Ale również propozycji w zamian za jako pewną alternatywę dla mięsa zwierzęcego. No więc aż przykro w ogóle o tym mówić. I mam nadzieję, że tego typu pomysły no jednak nie przyjmą się i o to się módlmy i o to do tego dążmy. Natomiast jedno jest pewne, że sam fakt, że w ogóle ktoś publicznie o tym wspomina, już jest przedziwny i pokazuje nam, że żyjemy właśnie w jakiejś specyficznej no, epoce już w tej chwili. Czy faktycznie nazwałby ojciec tę cywilizację cywilizacją śmierci? Ja bym nazwał właśnie cywilizacją, która szczyci się tym, że służy dobru człowieka, a która to dobro i prawo do życia traktuje czysto instrumentalnie. I znaczy instrumentalnie, powiedzmy. I przez to staje się rzeczywiście, przynajmniej w pewnych aspektach, cywilizacją śmierci. Tak bardzo dużo mówi się o godności człowieka, również i w Kościele katolickim. Tymczasem zapomina się o tym, że godność człowieka jest godnością, pełną godnością tylko wtedy, kiedy nawiązuje się do godności człowieka jako dziecka Bożego. Właśnie zdetronizowano Pana Jezusa, zdetronizowano Boga, człowieka w związku z tym sprowadzono do też takich utylitarnych, że tak powiem, celów. No tak, tak. Jeżeli jedynym dobrem jest przyjemność, jeżeli jedynym dobrem jest szczęście rozumiane jako przyjemność, a to jest właśnie hasło utylitaryzmu, który de facto rządzi mentalnością współczesną, to inne rzeczy konsekwentnie traktujemy tylko pod tym kątem. Czy to nam polepsza, że tak powiem, nastrój, poprawia, czy nie. Chociaż tak naprawdę wiemy, że ludzie ten nastrój potem tracą. To znaczy rzeczywisty produkt, jakim jest człowiek pozbawiony wiary w Boga i tak żyjący, to nie jest człowiek tryskający energią i zdrowiem. Ponieważ no,
My jako wierzący wiemy dobrze, że łaska uświęcająca daje nam to światło, które powoduje, że odczuwamy je w sobie, nawet gdy jest dzień pochmurny. A gdy jej z kolei nie mamy, gdy nie żyjemy w przyjaźni z Bogiem, gdy nie odczuwamy Jego bliskości, Jego jakiejś tam no, obecności w naszym życiu przez modlitwę no, oczywiście i przez w ogóle to, że pamiętamy o Nim we wszystkim, co czynimy, to jeśli tego nie mamy, to i pogodny i wspaniały dzień i zdrowie nam nie pomoże, prawda? Będziemy odczuwali pustkę duchową i jakiś rodzaj cierpienia. O tym się mało mówi, prawda? Mówimy może w tej chwili, ale ciągle w tej chwili, na przykład jest atak na spowiedź. Jakie to straszna rzecz się spowiadać. No, dzieci w ogóle już nie wolno spowiadać podobno, a podczas gdy spowiedź daje ulgę i daje uśmiech i daje radość, u ogromnej, ogromnej większości tych, którzy się spowiadają. Jeżeli się człowiek dobrze wyspowiada, ma dotknięcie Bożej łaski, Bożego miłosierdzia, Bożej miłości. Ja jak spowiadam, praktycznie zawsze to jakoś czuję i widzę u penitentów. I chociaż spowiedź jest trochę męczącym zajęciem bywa, to daje duchową radość spowiednikowi również. Właśnie z tego powodu. Zresztą tutaj działa Pan Bóg w swoim akcie miłosierdzia. I to jest przykład tego, jak bardzo mylne mogą być takie pobieżne oceny. Oczywiście, że, bo argument jest taki, że gdzieś tam doszło pod pozorem spowiedzi do jakichś nadużyć. No, do nadużyć może niestety dojść wszędzie praktycznie, jak się okazuje, ale nie możemy wylewać dziecka z kąpielą, bo na równej zasadzie można, no, w każdej rodzinie może dojść do nadużyć różnych, prawda? W związku z tym zniszczmy rodzinę dla dobra dzieci. No, takie hasło chyba nie byłoby dobre, to chyba rozumiemy. I tak samo tutaj spowiedź. No, pod tym hasłem nie niszczmy spowiedzi, która jest wielkim dobrem. Czy nie uważa ojciec, że obecna sytuacja w medycynie, czy też obecna morale medyków, lekarzy, pielęgniarek, w ogóle personelu medycznego jest wynikiem po pierwsze tak zwanego paradygmatu kartezjańskiego, który de facto sprowadza ludzkie ciało do takiego maszyny. Pewnego maszyny, tak, zespołu pewnych mechanizmów, a z drugiej strony właśnie jednocześnie pozbawienie człowieka tego pierwiastka duchowego. I fakt, że sami lekarze w tej chwili w bardzo wielu przypadkach po prostu są osobami niewierzącymi ateistami. No jest bardzo dziwne zjawisko już na uczelniach medycznych. Właściwie wiara jest rzeczą podejrzaną niejako, znaczy nie wolno się z tym wychylać. A etyka jest czymś marginalnym, jeśli w ogóle istnieje. Etyka jako taka ma być zgodnie z prawem. Lekarz ma postępować zgodnie z prawem i procedurami i nie zaprzątać sobie głowy niczym innym poza tym. Więc jeżeli lekarz będzie działał tak, jak mu ktoś dyktuje, prawda, urzędnik państwowy, czy szpital, który podlega kontroli państwa, czy izba lekarska, no to postępuje dobrze, dobrze pod względem etycznym, natomiast jeśli kieruje się własnym osądem, to nawet źle. Więc widzimy prześladowania lekarzy, którzy właśnie kierowali się sumieniem swoim jako lekarzy, leczyli zgodnie ze swoją wiedzą chorych, inaczej niż zalecały izby lekarskie i oni są za to karani właśnie. To jest łamanie sumień lekarzy i pokazywanie, że moja osobista odpowiedzialność moralna nie istnieje jako lekarza. Ja odpowiadam tylko przed swoją korporacją i przed państwem, przed prawem państwowym i tylko one decydują o tym, co jest dobre i co jest złe w zawodzie lekarza. No to jest już bardzo dalekie odejście od pewnych swobód, którym cieszył się zawód lekarski jako wolny zawód. To już po prostu prawie nie ma tego zawodu pod tym względem. No ale zawsze trzeba walczyć, bo jest o odbudowę właśnie pozycji lekarza, ochrony tego zawodu dla dobra pacjentów i po prostu dla dobra nas wszystkich. W końcu przecież święty Łukasz Ewangelista również był lekarzem, a takim lekarzem, no super lekarzem był przecież Pan Jezus jest, prawda? Takim, który pierwszym lekarzem przed wszystkimi lekarzami.
Nie ulega to żadnej wątpliwości. To, co ciekawe, a propos tych lekarzy, którzy są poddawani takim represjom, to to, że z mojej wiedzy wynika, tak przynajmniej sobie to troszeczkę przeanalizowałem, że ci lekarze w większości są osobami wierzącymi. Niezależnie od tego, czy są katolikami, czy innego wyznania, ale są to osoby wierzące. To też chyba czegoś dowodzi, prawda? Tak, tak, tak. No właśnie ciekawe jest na przykład protesty przeciwko tym kryteriom śmierci neurologicznym, o których mówią, że są fałszywe, bardzo silnie składają lekarze muzułmańscy i niekiedy z innych obszarów, można powiedzieć, znaczy z innych religii, takich jak na przykład Shinto w Japonii, i ortodoksyjni Żydzi niekiedy bardzo twardo się tutaj stawiają i mówią, że nie wierzą w żadną śmierć tego typu i że te definicje są fałszywe, prawda? Więc widzimy tutaj sojusz ludzi wierzących, to rzeczywiście jakiś ekumenizm się pojawia na tym tle właśnie, że jednak u ludzi wierzących jest jakieś poczucie, którzy mają ideę Boga właśnie, zwłaszcza związanego z Bogiem Stwórcą, prawda, jakoś powiązanego ze, krótko mówiąc, wśród Żydów, chrześcijan i muzułmanów o tyle, o ile właśnie oni czerpią ze tradycji tych religii. Właśnie jest to poczucie odpowiedzialności przed Bogiem i pewnej świętości Boga i człowieka również, prawda, więc i że są granice, których nie wolno nam przekraczać w związku z tym, jeśli chodzi o to, co robimy z pacjentem, z jego ciałem, to jak traktujemy sprawę życia i śmierci. Więc tutaj właśnie sprzeciw wobec fałszywych definicji śmierci jest widoczny i pewien sojusz właśnie lekarzy z tych różnych religii. Ale z drugiej strony mamy do czynienia z talmudyzacją medycyny, czy też próbą właśnie talmudyzowania medycyny właśnie poprzez sprowadzanie gojów do roli zwierząt, bo przecież w Talmudzie jest napisane wprost, że goje są gorsi niż zwierzęta. Zatem człowiek może być traktowany, człowiek nie będą, ktoś, kto jest gojem, nie jest i może być, może nie być traktowany jak człowiek, tylko jako zwierzę lub jako istota, która służy jako dostarczyciel części zamiennych dla innych. No to może dotyczyć wszystkich ludzi, którzy są na wysokich pozycjach, którzy mogą podchodzić do innych jako gorszych od siebie, że w takim razie oni będą źródłem narządów dla tych lepszych. No widzimy takie tendencje, jak choćby forum w Davos, że to są mędrcy świata, monarchowie, ale nie idący do Jezusa, tylko od Jezusa. I oni nam urządzą świat, prawda? Między innymi ślad węglowy nasz to będzie minimalny, a ich może być dowolny, bo latają odrzutowcami prywatnymi i wszystko im wolno w zasadzie, prawda? Nas nakarmią owadami, więc też na obszarze medycyny może być takie podejście. To jest specyficzna sprawa w samym na przykład Izraelu, gdzie prawo jest podobne do tych, jakie jest wszędzie w świecie, w tym i w Polsce, że te kryteria są przyjęte i wielu ludzi jest dawcami, a z drugiej strony bardzo silni są ortodoksyjni Żydzi, którzy walczą o to, żeby tego nie było i sami nie zgadzają się na bycie dawcami i przynajmniej do niedawna to szanowano, to znaczy, że jak ktoś był tym ortodoksyjnym Żydem, to tym dawcą nie zostawał. Podobnie zresztą jak nie szedł do wojska, prawda? Ale to wszystko w ramach tego, że biurokracje współczesne każdego państwa chcą mieć jednolite prawo wszędzie, to jest nacisk, żeby to wszystko likwidować. Więc tam też jest sytuacja napięta na tym tle tego gospodarstwa narządu. Do niedawna przecież w zasadzie to jeszcze nadal jest stosowane, że osoba, która zmarła w sposób naturalny, tak, była przetrzymywana, jej ciało było przetrzymywane kilka dni. Powiedzmy właśnie dlaczego to. No oczywiście chodzi o pewność śmierci, bo czasami rzadko, bo rzadko człowiek się wybudza nawet po dłuższym czasie, zwłaszcza gdy był w chłodnym pomieszczeniu, prawda? Kogoś zawieziono nawet do kostnicy, tam jest zimno. To sprzyja ochronie mózgu, który mimo, że jakiś czas nie było krążenia, może
i jeśli to krążenie powróci, jeżeli się uruchomi serce, to okazuje się, że ma stosunkowo niewielkie uszkodzenia i takie osoby się mogą czasami wybudzić. Dlatego też stwierdzenie zgonu było zawsze taki, z taką lekką niepewnością, że rzadko, bo rzadko może być pomyłka, więc czekano dłuższy czas, prawda, aż pojawiły się zmiany, które świadczyły już w zwłokach o tym, że niewątpliwie są to zwłoki, prawda, ewidentne, znane każdemu lekarzowi sposoby stwierdzenia zgonu i znane właściwie po jakimś tam stopniu każdemu człowiekowi, wiemy, jak wyglądały zwłoki. No cóż, pozostaje nam modlić się. Modlić się o to, żeby jednak, w co nie wątpię, Chrystus zwyciężył. Zakrólował również w medycynie, bo Pan Jezus jest przecież królem wszystkiego. I również medyków, pacjentów, pielęgniarek. O to walczą polscy lekarze też, ci, którzy się zmagają z izbami lekarskimi i wielu innych, którzy ich popiera, ale którzy nie mogą tego mówić, co ja w tej chwili mówię, bo ja nie wykonuję zawodu lekarza. Gdybym go wykonywał, to bym krążył od jednej izby lekarskiej do drugiej, od okręgowej do naczelnej i prawdopodobnie byłbym zawieszony, bo takich poglądów lekarz polski nie może wypowiadać. Także ja tutaj się czuję jakby w pewnym obowiązku, żeby to robić w ich imieniu. Bardzo dobrze, że jest ktoś taki jak właśnie ojciec. Dziękujemy ojcu za rozmowę. Poprosimy jeszcze o pobłogosławienie nas i naszych słuchaczy, widzów. Pan z wami. I z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Bardzo dziękuję ojcu. Dzisiaj moim i państwa gościem był ojciec doktor nauk medycznych Jacek Maria Norkowski, dominikanin. Ja się również z państwem żegnam. Marek Skowroński, Telewizja Chrystusa Króla. Laudetur Jezus Chrystus.